Jaworki, jedyne takie miejsce w Polsce, a być może w ogóle jedyne takie miejsce na planecie. Na pierwszych warsztatach, które zorganizowaliśmy tutaj w Muzycznej Owczarni, bo tak się nazywa to magiczne miejsce w Jaworkach, na pierwsze warsztaty dokładnie nie pamiętam, było 12-15 osób może. Także rzeczywiście nasz zespół miał też czas, żeby sobie pograć samemu. Natomiast minęło 15 lat i na letniej edycji mamy 200 osób na warsztatach i nie ma mowy o tym, żeby załatwiać jakąkolwiek prywatę. Raczej jesteśmy skupieni na tym, co robią ludzie. Kontakt z osobami, które przyjeżdżają na warsztaty, mnie samej daje dużego kopniaka do tego, żeby pracować, podnosić swoje kwalifikacje, wiedzieć więcej, wiedzieć bardziej szczegółowo. I to jest chyba taka najważniejsza rzecz, którą od młodzieży tutaj otrzymuję. Na warsztaty przyjeżdżają wokaliści na różnym stopniu zaawansowania. Przyjeżdżają tacy, których trzeba doszlifować bardzo delikatnie, dając im typowo techniczne uwagi, a przyjeżdżają też tacy, których trzeba przede wszystkim otworzyć psychicznie. I czasami jest to właśnie praca nad warsztatem, a czasami praca psychologa wokalnego. I każdy z nich jest inny, każdy potrzebuje indywidualnego podejścia do niego, do tematu i staram się jak najbardziej to respektować, pracować na takim etapie, na jakim dany wokalista jest, żeby mógł dać kolejny krok do przodu. Nie musieć przeskakiwać kilku lat, chociaż tak by się chciało najbardziej. Raczej staram się bardzo, bardzo wolno kierować, żeby nikogo nie wprowadzić na złą drogę, nikogo nie zniechęcić. 7 dni ma tydzień i w każdym z tych 7 dni każdy taki sam by był. Myślę, że najważniejszym aspektem jest praca z ludźmi, współpraca z innymi muzykami i kontakt na scenie, bo wszyscy gramy często w domach, ćwiczymy, a tutaj możemy sprawdzić swoje umiejętności, progres jaki zrobiliśmy i spotkać się ze znajomymi. Wszyscy zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. W Jaworkach nie mamy żadnych ograniczeń, tu śpiewają klawiszowcy, gitarzyści, nie tylko wokaliści, ale też zdarza się, że wokaliści, którzy przyjeżdżają na klasę wokalu, grają na różnych instrumentach. Tutaj każdy może pójść na dowolny instrument, na wokal. Dosyć już siedzenia w domu, widoku czterech ścian. Meble znane, zimne, szare, ty dobrze znasz ten stan. Wchodzimy właśnie do dolnej części wiatraka, gdzie jest sala prób. Prowadzenie takich warsztatów daje tą super satysfakcję, kiedy ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj kiedyś na warsztaty jako uczestnicy, w tej chwili na przykład grają w moim zespole, tak jak Tomek Machański. Moja przygoda w Jaworkach zaczęła się dokładnie w 2007 roku, kiedy zostałem w zasadzie przywieziony przez Kamila Barańskiego, który był wtedy akompaniował tutaj wokalistą. I Kamil przywiózł mnie tutaj, polecając te warsztaty. Wtedy jeszcze jako uczestnik byłem dosyć nieśmiały i na dżemach pojawiałem się bardzo sporadycznie. To było jakieś, nie wiem, może 7 występów przez cały tydzień. I to był, pamiętam, ostatni rok, kiedy w Jaworkach mieliśmy jedną turę w lecie, jeden tydzień. A potem w 2008 roku przyjechałem już również jako uczestnik, ale już na 2 tury, jedną na perkusję, drugą na instrumenty klawiszowe. I to był czas, kiedy już zacząłem się dużo więcej udzielać, ponieważ w międzyczasie poznałem też wiele piosenek, które były tutaj grane. Nauczyłem się tego przez rok
No i zacząłem grywać w dosyć dużej ilości na jam sessions właśnie tutaj w Jaworkach. I pamiętam, że to był też kluczowy rok dla mnie, bo po tych warsztatach w 2008 roku ówcześnie Marek Raduli zaprosił mnie właśnie do klasy Combo, do zespołu Combo dla wokalistów, który akompaniował wokalistom. I w tym zespole grałem przez 5 lat, aż do 2013 roku. No i w 2013 roku był kolejny taki kluczowy moment, kiedy to właśnie Wojtek Pilichowski wykonał do mnie sensacyjny telefon, zapraszając mnie i do współpracy w swoim zespole, co było dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem. I przy okazji też właśnie do współpracy, jeśli chodzi o warsztaty, kolejny poziom do góry, czyli zacząłem prowadzić zajęcia w klasie perkusji u boku moich mistrzów, czyli między innymi Tomka Łosowskiego. I tę klasę prowadzę już też właśnie przez ostatnie 6 lat, czyli no mamy 2020 teraz, tak? Czyli jest to już mój 14 rok w sumie w Jaworkach, także dosyć już dużo lat i dużo wspaniałych doświadczeń. Na warsztaty przyjeżdżają ludzie na różnym stopniu zaawansowania, do kilku różnych klas, do klasy perkusji, do klasy instrumentów klawiszowych, klasa realizacji dźwięku, klasa wokalna oczywiście, klasa gitary basowej, gitary elektrycznej. Przez cały tydzień pracujemy, dążąc do jednego celu, do koncertu finałowego. Każdy z wokalistów wybiera sobie utwór, nad którym przez cały tydzień na zajęciach pracujemy. Ma za zadanie, również bardzo ważne, skompletować sobie skład. Jaworki przez ten tydzień czasu stają się taką całą Polską, można byłoby powiedzieć, chociaż nie tylko, bo również przyjeżdżają ludzie z zagranicy. O co chodzi? Mamy w tym jednym miejscu pięknym różnego rodzaju muzyków. I jakby Polska jest skompresowana do Jaworek. Zazwyczaj jak ktoś mieszka w Łodzi, a chce założyć kapelę, no może szukać ludzi w mieście, w swoim mieście, ale często fajny, odpowiadający nam instrumentalista mieszka na przykład w Krakowie. Tu jest o tyle świetnie urządzona sytuacja na warsztatach, że ludzie z różnych miast przyjeżdżają właśnie tutaj na wieś do Muzycznej Owczarni i młodzież musi po prostu skompletować sobie skład. Czyli taki mikroklimat stworzony w Jaworkach, potem w przeniesieniu na normalne życie będą musieli sobie zorganizować składy w Polsce czy w swoim własnym mieście. Ale już będą wiedzieli, jak to zrobić. My właśnie tutaj ich pod tym kątem mocno uwrażliwiamy, żeby posłuchać instrumentalistów, wybrać sobie tego, kto nam odpowiada, jeśli chodzi o wokal również przede wszystkim. Żeby ten frontman miał odpowiedni klimat, wniósł nam do wspólnego grania dobrą energię. I młodzież obserwuje się przez cały tydzień na dżemach czy na zajęciach i naprawdę na koncertach finałowych czasami są takie składy, które by nie powstały, bo ci ludzie by się po prostu nie spotkali, bo ktoś przyjeżdża ze Szczecina, ktoś przyjeżdża, jest tutaj miejscowy, ze Szczawnicy i to jest piękne, że tutaj w Jaworkach mogą się spotkać. Tutaj jesteśmy przez tydzień i to jest tydzień po prostu grania dzień w dzień. Dzień w dzień gram z kimś innym, zmieniają się te składy jak w kalejdoskopie i po prostu doświadczenie z tym związane. Każdy gra trochę inaczej i do każdego trzeba się trochę inaczej dopasować. I to jest coś, czego przy takim codziennym graniu z tym samym zespołem się nie zdobędzie. Trzeba było zostać, mieć męża tam synka Briana. Trzeba było zostać wspaniałą, bo na prawym wymiaru lecz za słaby łeb. Przyjechałam po raz pierwszy 4 lata temu na edycję zimową. Potem przyjechałam jeszcze raz, potem jeszcze raz i jakoś tak wyszło, że zleciało to. Jest to moja 12 tura. Nie zamierzam przestać. To, że przyjeżdżają te same osoby, to chyba też dobrze świadczy o miejscu. I o tym, że jeżeli człowiek ma 17 lat, przyjeżdża po raz pierwszy, ma 25, 6 lat, przyjeżdża po raz 7, 8 z rzędu, no to chyba fajnie. No. Poza tym bardzo fajną rzeczą jest to, że zaczynają przyjeżdżać dzieci, ludzi, którzy byli pierwszy raz te 15 lat temu. Te dzieciaki wtedy miały 2, 3, 4 lata,
rodzice przyjeżdżali na warsztaty, a teraz się okazuje, że to jest młodzież, która ma 17-18 lat i przyjeżdżają z rodzicami. Mieliśmy już kilka takich przykładów, że na scenie występuje mama, ojciec i syn na przykład. No to dla nas jest świetne, no po prostu dla takich fajnych chwil te warsztaty tworzymy. W tej branży też jest najważniejsze, że żeby grać i się piąć do góry, musisz być przede wszystkim, to jest chyba takie oprócz tej części muzycznej, to musisz być fajnym gościem, którego cię lubią i z którym chcą ludzie grać. Więc tego tu uczymy, nie? Że nie możesz być gitarzystą z zadartym nosem, że już uważasz, że jesteś taką torpedą, że po prostu kładziesz nas wszystkich na kolana. No to nie, to tak nie działa. To my pokazujemy, że po pierwsze, pokazujemy, że jeszcze na pewno czegoś nie umiesz. Pokazujemy, że w branży takie postacie po prostu grają tylko ze sobą albo do podkładów. W tych warsztatach najważniejsze jest to, że poznaje się dużo super ludzi, z którymi można grać dużo. I na pewno właśnie myślę, że bardziej niż zajęcia indywidualne rozwijają tutaj wspólne dżemowanie. Bo jednak właśnie robimy jakieś nowe numery, gramy je sobie, mamy próby i, no i to jest spoko. Idę gdzieś, w jakimś mieście, na jam session do jakiegoś klubu i okazuje się, że podchodzi do mnie 6-7 chłopaków, mówią mi, z kim grają, wymieniają naprawdę topowe nazwiska z polskiej sceny i mówią mi, że byli w Jaworkach, że przyjeżdżali do Jaworek. Dla niektórych był tylko jeden przyjazd, dla niektórych to było 5-10 przyjazdów, bardzo różnie i broń Boże, myślę, że żaden z nas nie czuje się i nie powinien się czuć ojcem chrzestnym sukcesu któregokolwiek z tych ludzi. Ja po prostu się tylko cieszę, że gdzieś tam dołożyliśmy być może małą cegiełkę do ich talentu i że chwaląc ich tutaj poznaliśmy się na nich, zanim poznała się na nich cała reszta branży. Gdybym ja była słoneczkiem na niebie, to bym świeciła już tylko dla ciebie. Gdybyś był dla mnie księżycem wysoko, to bym żyć chciała już tylko nocą.